Hejka, kochani, witam się z wami w środę, tak dzisiaj jest środa, właśnie wybieram się do pracy, co tutaj mam keczup ze śniadania. Właśnie za jakąś godzinkę wychodzę do pracy, teraz robię sobie jedzenie. Zobaczcie, jak mi świetne włosy dzisiaj wyszły, nie wiem, czy lubicie loki, no różnie, chociaż wiem, że ktoś bardzo lubi loki na moim kanale. Ale zobaczcie, jakie piękne, trzymałam tą odżywkę, muszę wam powiedzieć, wczorajszą, ja tylko sobie delikatnie te włosy zwilżyłam i nałożyłam praktycznie na suche włosy tą odżywkę i jednak poszłam w tym spać, bo wieczorem mi się nie chciało myć włosów. Zmyłam ją szamponem. Z szamponem Johna Fridy dla brunetek. No i dzisiaj dałam, później dałam odżywkę z olii, z farby olija. W ogóle muszę powiedzieć, że olija. Pamiętacie? O mnie tak wszystko to jest dziwne. Mówiłam, że nie podobało mi się, że olię trzeba było mieszać w miseczce, ale jak nałożyłam, to byłam pod wrażeniem. Ostatnio jak mi Radek kupił olię, bo to było przed Sylwestrem, ostatnio farbowałam włosy w dzień Sylwestra, to powiem wam, że już potrzebuję znowu farbować i jestem na maksa rozczarowana, bo przy L'Oreal Excellence bodajże, ja jej zawsze używałam przed tymi dwoma razami, co użyłam właśnie olii, L'Oreal Excellence naprawdę 3 miesiące mi stykały. Na 3 miesiące mi farbowanie stykało, a teraz po prostu farba mi się wypukała z tych włosów, co nie powinna, także przykre. No ale mniejsza z tym. Odżywkę właśnie użyłam tą z olii, później ją zmyłam, ona jest do zmywania. Wysuszyłam włosy ręcznikiem i jak już były takie konkretnie podsuszone, nałożyłam ten olejek z Kerastase, no i wysuszyłam suszarką. I wow, no piękne są. Bardzo, bardzo mi się podobają. Dajcie znać, czy wam się też podobają. Samo zachwyt wpadam po prostu. A przed pracą ziemniaczek. Jest tam troszkę żółtego sera pod spodem. Na to fasolka. Malutkie kukurydze i szparagi. Mniam, mniam. Pycha to jest. Dajcie mi znać, czy już ktoś z was robił takie ziemniaki. W porządku, wciąg dalszy w mojej garderobie, także moja znajoma, mam nadzieję, że się ucieszy, tutaj dostanie te takie maseczki tonikowe. Pamiętacie tą paletkę Naked? Niestety oddaję jej tą ukruszoną, bo byłam przekonana, że będę musiała ją odesłać. Dlatego zaczęłam używać tej swojej, co jej odesłali, ale się okazało, że nie muszę, także ta paletka idzie do niej, ale normalnie się cieszę razem z nią. I jedna paletka z Mua. Fajne te cienie są. Pokazywałam wam, że się na maksa cieszę, że ją znalazłam. Nie będę teraz otwierała jedną ręką, ale myślę, że... O Jezus, że ona będzie miała lepszy pożytek z tego niż ja. I ta duża paletka cieni z Revolution. Już wam otwieram, jak ona wygląda. Już dwie otworzyłam. To jest ta mała. Super te cienie. I... Dziękuję, baba. I to jest ta duża. Na to się zastanawiałam, czy ją chcę oddać, no ale jednak oddaję. Mam dużo cieni, całe mnóstwo. Próbowałam ją wytrzeć, ale tylko ten brokat się tutaj rozmazał, także... Ale mam nadzieję, że to będzie ok. Także to idzie tutaj. No i te szmineczki. Co są dobre. Dwie się okazało były po terminie, także je wyrzuciłam. A te idą tutaj. Aha, i jeszcze jedna tableteczka się zapodziała. Tak więc tak, jestem z siebie dumna. Czuję w środku trochę pustkę. Trochę pustkę i żal. Ale na dobre mi to wyjdzie, nie, baby? To leży, po prostu leży. No leży, no maluję, no maluję, ale no nie maluję się tak często, a tak jak mówiłam, chcę zacząć używać paletek Tarte i tej Nude, także nie ma sensu, żeby one śmarzły. Przypuszczam, że znajoma też po prostu weźmie sobie tą tylko z Urban Decay, a resztę puści dalej, no ale nieważne, ważne, żeby gdzieś trafiły w dobre ręce, bo to są dobre cienie, także cieszę się, chociaż z wielkim żalem, znaczy nie z żalem, z pustką, przestań burczeć, z pustką w sercu. To robię, ale się cieszę, bo to jest dobre, bo zagracanie to nie jest nic dobrego, także róbcie tak jak ja, wyzbywajcie się swoich rzeczy, będzie mi troszeczkę raźniej. A w ogóle to chyba już się z wami pożegnam, bo lecę do pracy, także pa! Dzieło mojego męża, tak sobie wymyślił. Super wygląda, bardzo mi się podoba, także czekamy, aż urosną cuda. Właśnie robiłam zdjęcie na Instagrama swojej pielęgnacji porannej i myślę, że wam też pokażę. Pierwszy krok, oczywiście mycie buźki cleanserem, z cleansem Polish ZZL, mówiłam wam o nim. Polecam.
Dalej, najlepszy tonik na świecie. Też jest świetny, naprawdę. Jeżeli mam jakkolwiek podrażnioną twarz, wystarczy, że go użyję. Zostawię tylko to, bo nie wiem, co mi szkodzi. Wystarczy. Rano się budzę, twarz zupełnie inaczej wygląda, także, znaczy twarz, podrażnienia inaczej wyglądają, także na plus, bardzo, bardzo dobry tonik. Powiem Wam, że ich kremy nie są tak świetne jak te dwa produkty. Te dwa produkty są najlepsze. Mam jeszcze maseczkę na oczy i mam jeszcze peeling. Peeling też jest w miarę fajny. Później podoczka, ziaja, jaśmin w kremie przeciwzmarszczkom pod oczy i na powieki. To jest wiek 50+, mikrokolagen, genisteina, kalcjum, kwas hialuronowy, aktywność tonująco korygująca. I powiem Wam, że on ma w sobie delikatny kolor. Widzicie? Ups, ale wycisnąłam. Także tak, ale bardzo fajny, świetnie nawilża okolice oczu, bardzo, bardzo fajny. Wiem, że jest dla 50+, ale u mnie się sprawdza. Jak wiecie, ja rzadko kiedy maluję twarz, czy tam daję jakieś pod oczy korektory, ale jeżeli już, to nic się na nim nie dzieje, także bardzo fajny. Później, nie zawsze, ale ostatnio tak, używam serum z Shiseido Bioperformance, to jest super corrective serum i mi się wydaje, czytałam już o nim. Ono ma, powiem Wam, taką formułę, jak rozsmarowujemy je na twarz, ma taką formułę jakby silikonową i tak właśnie tą twarz, no faktycznie, koryguje, można powiedzieć, ale myślę, że to jest właśnie zasługa silikonów, chociaż czytałam i nie pamiętam teraz, bo to już dość dawno temu czytałam, ale fajne. Jak potrzebuję tak troszeczkę, wiecie, tak troszeczkę sobie kopniaka dodać, to jego używam i on bardzo fajnie twarz matuje. Na nim bardzo fajnie naprawdę się wygląda taka wymatowiona twarz, ale zdrowo, bo na mojej suchej skórze wymatowiona twarz nie zawsze jest zdrowa, ale z tym jest to fajnie. I Shiseido Bioperformance Advanced Super Revitalizing Cream. I to jest krem na dzień i na noc. Ostatnio właśnie go używam i na dzień, i na noc. Naprawdę fajny, bogaty krem, zwłaszcza na teraz. Szybko się wchłania, ale cały, mimo że jest wchłonięty, to cały czas na twarzy, no nie wiem jak to powiedzieć. Czuć, że mamy tą taką powłoczkę, ale ta powłoczka jest taka, że tak powiem. Ale ta powłoczka jest taka. No nie wiem, ja się teraz czuję, jakbym nic nie miała na twarzy, ale mimo wszystko wiem, że jest ona chroniona, jeśli wiecie o co chodzi. Także naprawdę, naprawdę te rzeczy Wam polecam. Przez ostatnie czasy się u mnie bardzo sprawdzają i o ile Wam mówiłam, że miałam bardzo, bardzo wysuszoną skórę twarzy, no to właśnie ten zestaw naprawdę mi pomaga. Tylko mówię, to serum nie zawsze stosuję. Ostatnio stosuję dosyć często, pokażę Wam jeszcze, z kwasem hialuronowym, z NIOD, Multimolecular... Kompleks taki z kwasem hialuronowym, także to jest też bardzo, bardzo fajny produkt. No ale na dzisiaj akurat chciałam to serum, bo mówię, czy potrzeba mi było jakiegoś takiego dodatkowego kopniaka, także to zrobiłam. Moje dziewczyny chcą w pracy kokosa prawdziwego zjeść, znaczy prawdziwego, świeżego, także dajcie na razie odcedza wodę kokosową. Uwielbiam, uwielbiam to. Także dziewczyny, będziecie jadły. Może w ogóle się dzisiaj z Wami przywitam tak twarzą, w twarzy, tak powiem, bo jeszcze dzisiaj tego nie robiłam. Tak, właśnie. Radosław mi tam rozwala kokosa, chyba już skończył, także nie słychać hałasu. Ja zabiorę do pracy. Przyszedł mi dzisiaj też ten mój Samsung, ale powiem Wam, że przyszedł tylko rozmiar L. Ale jest okej, chyba. No zobaczymy, jak będzie działało. Długo go Radek nie mógł połączyć z telefonem, o dziwo. Znaczy nie przychodziły żadne powiadomienia, nie wiadomo czemu. No ale teraz już przychodzą, także zobaczymy, jak to będzie działało. I zwalniam. I coś jeszcze chciałam powiedzieć. Nie pamiętam co. Zawsze tak jest, mam tyle do powiedzenia, a później włączę kamerę i nie pamiętam, co chciałam powiedzieć. No nie pamiętam, rozglądam się, bo myślałam, że może gdzieś tutaj jest to, co miałam Wam powiedzieć, ale nie, jednak nie ma, także jak sobie przypomnę, to do Was wrócę. Próbowałam dzisiaj tutaj zapleść sobie warkocza i jakoś cienko mi wyszło. Kiedyś mi wyszło, a teraz coś tak jakieś w ogóle wyglądam jak... Ale chyba no i tak zostawiam. Jest zaplecione, tylko trochę wyżej tutaj. Chyba tak zostawię. Zostawić czy nie? A, ogólnie wiem, co chciałam powiedzieć. Jest u nas tak strasznie zimno. Jest co prawda tylko 0 stopni, ale jest tak nieprzyjemnie, tak zimno. Radek mówi gdzieś tam, po co się jechał, mówi, że masakra. Wczoraj pamiętam, wyszłam wieczorem w nocy z pracy, bo późno kończę. Wyszłam w nocy z pracy i tak marzą, chociaż dziewczyny mówią, że było ciepło. Ale tak marzą i rozmawiałam z rodzicami. My niedługo będziemy w Polsce, rozmawiałam z rodzicami. Tam było minus, teraz nie pamiętam, minus chyba 14, mama mówiła. Chyba tak, także zamarzę chyba. Nawet nie mam takich ciuchów. I jeszcze mi znajoma powiedziała dosyć fajny pomysł, bo powiedziałam, nawet nie mam takich ciuchów, swetrów ani nic. Nie wiem, gdzie tutaj kupować. To mi powiedziała, czemu sobie w Polsce nie kupisz? I chyba właśnie tak zrobię, kupię sobie w Polsce jakieś ciuszki, takie sweterki. No ale po co mi z kolei tutaj swetry ciepłe? Już rozłupany?
Tu narzędzie zbrodni. Masakra, młotek w kuchni, żeby rozłupać kokonat, kokonata znowu. Boże, co jest z tym kokonatem? Boże, to kokosa, ale pycha, naprawdę pycha. Hejka, kochanie, witam Was w piątek, weekendu, początek. Jeszcze została mi dzisiaj tylko wieczorna zmiana. I to wyobraźcie sobie, że już za półtorej godziny muszę wychodzić z domu, a jestem w czarnej dupie, że tak powiem, nie mam zrobionego nic. Nie mam przygotowanego obiadu do domu, nie mam przygotowanego lunchu do pracy. Jestem w ogóle tu nieprzygotowana, także nie wiem. Ale Radek właśnie wrócił z zakupami z Aldika, takimi małymi, bo małymi. I tak postanowiłam, że Wam pokażę, co kupił. Bataty, jak zawsze przypuszczam, że będą na frytki albo po prostu takie pieczone z warzywami będę jadła. Duże ziemniaki, te, które można też robić jako te jacket potato, co ja sobie robię w mikrofali. Jaja, jak zawsze, szczypiorek z cebulkami. Bagietki czosnkowe. Nie wiem, dla kogo kupił, bo ja już ich nie jem. Także, a sam też nie je. Duże jaja, świetne, świetne makarunsy. Makarunsy, to jest napisane, makarunsy kokosowe, to są tak pyszne ciastka, praktycznie z samego kokosa i pod spodem mają papier, wiecie co, ja nie przeczytałam, o, dopiero teraz widzę, że są bez glutenu, ja nie przeczytałam i ten papier odrywałam i tak się denerwowałam, bo połowa ciastka z tym schodziła, a tutaj jest nawet napisane, gdzie to jest, że to jest papier kokosowy, także można jego śmiało jeść, znaczy coś takiego jak opłatek, także już teraz jem i ciastko się nie marnuje. Ogóres, banany zawsze muszą być pyszne, pyszne jabłka, Royal Gala Apples, najlepsze, najlepsze jabłka moim zdaniem, także super. Pistacjo, szparagi, o zaraz sobie wezmę szparagi, drugie pistacje, zielona fasolka mrożona. Przeważnie kupował tą taką mrożonkę, wiecie, do zupy, co jest marchewka, kalafior, brokuły, ale mi już ona wychodzi nosem, także coś innego. Mandarynki, ser, tutaj dla Radka, pierś z kurczaka, ryż, wineczko chyba dla mnie na jutro po pracy. Sushi, jedno warzywne dla mnie, jedno rybne dla niego, brokuły, o, drugie ciastka, pomidorki małe. Wiecie co, nie powiedziałam Wam jeszcze, ostatnio właśnie znajoma mi przypomniała o tych rybkach w puszce, także powiedziałam Radkowi, że zjadłem taką pastę, tak więc wczoraj zrobił mi na śniadanie, wymieszał tą rybkę, makrele w pomidorze razem z jajkiem i zjadłam. Także super, jeszcze nie wszystkie opcje ryby mi zbrzydły, wczoraj jadłam pastę rybną, także fajnie, fajnie. Rzodkiew, malutkie kukurydzki, jak zwykle pieczarki. Krosanty, ostatnio zjadłam półpyszne maślane i chleb. Ten chleb co prawda jest biały, ale ma pełno ziaren. Także tak i to wszystkie zakupy. I to są właśnie te ciastka z tym właśnie papierkiem. Ja teraz jednego od razu wsuwam. Jedzący. Nie jedzący, tylko jaki? Zjadliwy papierek, o. A, taki obiadek przed pracą. Pióre z czerwonych ziemniaków, brokułki, fasolka, kukurydza i szparagi. Dobra, jest naprawdę 1:15, nie wiem co ja jeszcze robię. Idę się szykować, a jeszcze Wam tylko chciałam powiedzieć na temat tego zegarka, co mi doszedł, tego Samsunga. Świetna rzecz. Wiecie co, dzisiaj posiedziałam, porobiłam to, co miałam porobić i usiadłam sobie się zrelaksować i pooglądać trochę YouTube'a. I po 50 minutach zaczęła mi wibrować ręka. Z wykrzyknikiem siedzisz 50 minut, czas ruszyć dupę, także od razu, przysięgam Wam, od razu wstałam i zaczęłam coś robić w domu. Także myślę, że naprawdę fajna rzecz, zobaczymy jak długo, dużo lepsze niż Fitbit jak na razie. Także zobaczymy jak to dalej będzie się sprawowało, na pewno dam Wam znać. Dobra, ja się idę szykować i jednocześnie, co? Naprawdę Ci powiedziało rusz dupę? Tak. No nie dokładnie rusz dupę, ale siedzisz 50 minut, czas się ruszyć. Okej. Także ja się idę szykować i jednocześnie kończę tego vloga. Do następnego razu. Pa!